Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, dzisiejsze słowo z Księgi Estery, pierwsze czytanie. Wspomnij, Panie, daj się rozpoznać w chwili naszego udręczenia i dodaj mi odwagi Królu Bogów i Władco nad wszystkimi władcami. Może po wczorajszym odcinku już znalazłaś, bracie, siostro, swój punkt zaczepienia, gdzie tak naprawdę potrzebuje przemiany, potrzebuje nawrócenia, potrzebuje zmiany myślenia, zmiany działania i postępowania. I teraz zastanawiasz się, no ale jak to zrobić? Ale czy dam radę? Czy wytrwam? I z pomocą przychodzi ci dzisiejsze słowo z Księgi Estery. Przecież możesz i trzeba się tobie i mnie modlić do Boga. On dodaje odwagi. On jest Królem Bogów, władcą wszystkich władców. Jeżeli On jest z nami, powie na innym miejscu Pisma Świętego, Święty Paweł, to któż przeciwko nam? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Nawet moja słabość będzie doskonaliła się w Nim. Będzie oznaką mojej mocy, bo Bóg będzie ze mną i jest ze mną. Podejmijmy, kochani, ten trud nawracania się. Jest to trud, ale błogosławiony trud. I pamiętajmy, mamy orędownika, mamy Boga przy sobie, za sobą, obok siebie, który nieustannie chce nam dodawać siły, odwagi i motywacji, że damy radę, że będziemy świętymi, jak On jest święty. Dobrego dnia.